Proszę Państwa, ta wystawa została przygotowana już po raz 20. Możemy więc o niej powiedzieć wystawa jubileuszowa. I powiem tak, że wydawało mi się, że nic już nas nie może zaskoczyć, ani forma, ani użyte materiały. Ale jest też tak, że każdego roku, na każdej wystawie i także na tej wystawie odkrywamy coś, co jest dla nas zaskakujące. Zaskakujące przełożenie idei samej szopki, idei Bożego Narodzenia. Odkrywamy coś, co jest chyba właściwe tylko ludziom młodym. Ogromną odwagę i można powiedzieć przenikliwą intuicję, która podpowiada im, że co prawda w tą najpiękniejszą noc betlejemską człowiek Bóg narodził się w szopce, ale tak naprawdę dla ludzi wierzących Bóg może objawić się w każdej sytuacji, w każdym miejscu i pod każdą postacią. Bardzo się cieszę, że tradycje tych szopek betlejemskich podtrzymujecie, że jest ona bardzo żywa i co roku możemy oglądać nowe pomysły. Jestem uznany i zachęcam do pielęgnowania tej tradycji na lata przyszłe. Tak jak ostatnio czytam gazetę, jestem zaskoczony, bo na przykład w Brukseli na placu zamiast choinki ustawiono jakąś konstrukcję świetlną i ona ma zastępować choinkę, dlatego że inaczej wierzący czy innowiercy nie życzą sobie choinki. Na pocztówkach europejskich bardzo często znikły motywy religijne, kompletnie nic, tylko nazywa się to święto, świętem światła czy coś podobnego. Moi drodzy, mamy naszą tradycję narodową, a w tej tradycji jest miejsce dla choinki, jest miejsce dla opłatka, jest miejsce dla kolęd, jest miejsce dla wspólnego gromadzenia się przy stole wigilijnym i tę tradycję pielęgnujmy i ją podtrzymujmy. A to, co najważniejsze, to składamy sobie życzenia. Żeby one nie były pustosłowem, to starajmy się włożyć w te życzenia głęboką treść. A praktycznie otwórzmy nasze serca na bliźnich, na rodziców, na dziadków, na babcie, na członków rodziny najbliższej, ale również na sąsiadów, na tych, z którymi spotykamy się w pracy, w zakładzie pracy. Byśmy byli lepsi, byśmy byli bardziej otwarci, byśmy dostrzegali drugiego człowieka. Wobec tego wszyscy tutaj zgromadzonym składam jak najlepsze życzenia bożonarodzeniowe i życzę błogosławionych, radosnych, pięknych świąt Bożego Narodzenia. Niech gwiazda betlejemska będzie dla Was symbolem radości ze narodzenia Zbawiciela Świata. Wszystkiego dobrego. Tobie z serca owocnego, o Boże,
pracę i gratuluję bardzo i opiekunom artystycznym, i dzieciom. Proszę tutaj pana Jarosława Szeleckiego, który jest zastępcą dyrektora Wydziału Edukacji i wręczy tą nagrodę komu? Michałowi Dziemaszkiewiczowi. Specjalna przyznana przez Muzeum Etnografii i tu autorkami są dwie dziewczyny, wykonały taką w stylu japońskim szopkę. Monika Kryba, poprosimy, ze szkoły, szkoła numer 24. Ta specjalna nagroda przyznawana przez naszego pana dyrektora, jako dyrektora, ale też i jako artystę plastyka. Sam dokonał wyboru. To jest Paweł Polewa, jest proszony ze szkoły numer 40. Pan Janusz, MDK Śródmieście. Natalia Majka.